Ziela palmowa, którą dał nam Bóg. A kawę tymi palmami. Wielka radość! Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy! I wszystkie dzieci bardzo dobrze znają tę piosenkę. Głośno! Cały jestem Twój. Aż na wieki. No. Mateusza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak, że namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat. Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza! 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 Rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy. Na wszystkim! Na wszystkim! Namiestnik powiedział. Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Na wszystkim! Na wszystkim! Na wszystkim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc. Nie jestem winny krwi z tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał. Krew jego na nas dzieci. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego mówiąc. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wysiedzili, zdjęli z jego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy i siedząc tam pilnowali go, a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej i drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przepinali go i potrząsali głowami mówiąc. Ty, który burzysz przybytek, i w trzy dni go odbudowujesz. Wybacz sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali. Innych wybawia, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża,
a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo ujrzeli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem. Eli, Eli, lema sabachthani? To znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili. Od Eliasza woła! Zaraz też jeden z nich podbiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili. Zostaw, popatrzmy, czy dalej idzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I teraz wszyscy klęknijmy i w ciszy się pomódlmy. Podziękujmy w ciszy teraz Panu Jezusowi za to, co zrobił dla każdego z nas, że oddał swoje życie, żeby pokazać, jak bardzo nas kocha. Powstanę. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobu po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.